Firma AMS od lat 90. wspierała środowisko sztuk wizualnych, organizowała festiwale, promowała sztukę. Zasłynęła projektem Galeria Zewnętrzna. Przez 4 lata regularnie na 400 nośnikach w 19 miastach Polski prezentowała pracę takich artystów jak Kozyra, Susit, Dróżdż, Tworzywo i wielu innych. Wszystko się zmieniło, kiedy AMS został kupiony przez Agorę. W październiku 2012 roku podczas wystawy poświęconej reklamie zewnętrznej Miasto na sprzedaż w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie firma AMS ocenzurowała wkład manufaktury w ekspozycję. Manufaktura, w skrócie EMFA, to poznańska grupa działająca anonimowo. Jedyne, co o niej wiemy, to to, że jest związana z Federacją Anarchistyczną. Ich praca została zdjęta podczas wernisażu wbrew woli muzeum. Młodzi artyści z EMFY, poznańskiej grupy street artowej, adbustingowej, dostali od nas billboardy i zapytali o firmę, z której one są wypożyczone. No i potem postanowili zrobić na tych billboardach i w pewnym sensie na ciele tej korporacji swoją pracę i na jej temat. No więc oczywiście mogło się to tej korporacji nie spodobać. Niemniej ja uważam, że zabieranie billboardów może jest zbyt daleko posuniętą krytyką, że można było ten gest wykonać w sposób taki, żeby poprowadzić dialog z tymi artystami, a nie niszczyć ich pracę.